dziś obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na górze Waszyngtonów. Szeryf Annie Klein, która stała na czele śledztwa. Dziękuję za zaproszenie, Mark. Słuchaczom nowe informacje o Hannah i Beth, siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Przestępstwa? Oficjalnie tego nie wykluczono. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. Pewności, że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. Nawet nie wiesz, ile w tym prawdy. Dziękuję, że przyjęłaś nasze... Całą rodziną Washingtonów, ich synem Joshem, szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington. Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra, jeszcze raz. Dobra. Witajcie, fani i przyjaciele. To jest absolutny hicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego trochę delikatnego tematu, no wiecie. Wiem, że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku, to ciężka sprawa, wiecie, ale... Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy i że jestem pewien, że dla Hanny i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy do końca życia. Przez wzgląd na moje siostry i... No wiecie. Także ten. To zabawmy się jak pieprzone gwiazdy porno i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Tak! Halo? Jest tam ktoś? Serio? Ach, cholera. Mm.
Malutka. Głodna? Tak? Ach, w mordę. Hej, 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 nie bój się. Tak jest, no chodź. Ach, w mordę. Hej, 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 nie bój się. Tak jest, no chodź. Słodziak. Wypas. Wow, graffiti aż tutaj? Chris? Jesteś tu? Torba jest tutaj, a ty? Chyba nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy? Aha, patrzcie, kto to. Węszyny? Chris! Wystraszyłeś mnie. Sorki, jesteś moją sekretarką? Wibrował. No to bomba. Dobrze, że dałaś mi znać. Dalej sobie poradzę. A, właśnie. Znalazłem coś wypasionego. Co? Nie powiem ci. Musisz sama zobaczyć. Chodź, tędy. Gdzie? Tu, niedaleko. Spodoba ci się.
Rany, patrz na to. No, myślisz, że wpadnie do nas? No, chyba ktoś tak zakładał. No daj spokój, przez większość roku tutaj hula wiatr, nikt tu nie zagląda. Ta-da! Nieźle, co? No! Dawaj, patrz na te śliczności! Śliczności to chyba niewłaściwe słowo. I po co to tu w ogóle jest? W sensie? Co do cholery robi strzelnica koło schroniska narciarskiego? Ej, stara, a poznałaś kiedyś ojca Josha? A co? Ma się za strażnika Teksasu, czy co? Pani życzy? A nie, ty pierwszy, Chuck. Dobra, no to lecimy. A to, żeś się popisał. No, niezły jestem. Zajebisty wręcz. Umówmy się, człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Gdzie chce? No, nie, nie sądzę, mała. Wiesz, nawet twoja stara by trafiła taką butlę z takiej odległości. Dyszka! Coś ty zrobił? Pogrzało cię? Chris, to było kurwa chore! No co? To maleństwo żyło jeszcze parę sekund temu! Nie desperuj. Wiewióra to taki szczur z rudym ogonem. W pale się nie mieści, że to zrobiłeś. O Jezu, co to jest? Weź to zabierz! Jezu, wszystko okej? Okay? Ta góra już mnie zaczyna przerażać. O, dobra, patrz. Jedzie wagonik. Czas na nas. Kurde. Dziwnie być tu z powrotem rok po tym wszystkim. No, serio, kiedy tylko tu zajechałam, wszystkie wspomnienia odżyły. Szybko zleciało. A to dziwne. Zamknięte. Tak. Josh o to prosił, żeby ludzie nie łazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz podobno ktoś obcy kimał na stacji. O, słabo. Panie przodem. O, jaki dżentelmen. Myślałam, że wagonik jest bliżej. Chyba trzeba poczekać. Chyba już rozumiem, czemu chcieli mieć tu strzelnicę. Ile to jeszcze potrwa? To spora góra. To jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. Aj tam bogaczy. Raptem kupili sobie górę. Co, idziesz? No wiesz, no, miałem w planie tu zostać i walnąć w kimę, ale okej. Całkiem jak na studniówce.
No to siup! Ano, ahoj, przygoda! Mam nadzieję, że to był dobry pomysł. Co? No wiesz, zebranie wszystkich w rocznicę. Josh serio się cieszył, że coś razem robimy, nie? No, absolutnie tak. Wiesz, nie był taki podjarany chyba w sumie nigdy. Dobrze, dobrze. Strasznie trudno go wyczuć i trochę się martwiłam. Nie ma o co, to był dobry pomysł. Mam nadzieję, że pozostali też tak myślą. Przecież przyjechali, nie? Dzięki, zią, miło słyszeć. Wiesz co, skończmy gadać o tym, co było i cieszmy się wycieczką. Ach, wiesz, to masz rację. Wiesz, jak poznałem Josha? Nie. Okej, w trzeciej klasie. Josh siedział z tyłu sali, ja z przodu. Nawet nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ale dzieciak siedzący obok Josha strzelił dziewczynie z przodu ze stanika i nauczycielka przesadziła go do pierwszego rzędu. Na moje miejsce. Okej, no i? No i to, że ja trafiłem do tyłu. I? No, obok Josha, tak się poznaliśmy. Wiesz, zostaliśmy kumplami. I tak do dziś. Boska interwencja. Gdyby nie to, że Ginny Simmons zaczęła dojrzewać 3 lata przed innymi, że akurat tego dnia założyła bluzkę z takim wycięciem, że było widać stanik, to kto wie? Możliwe, że siedziałabyś tu teraz sama. Albo rozmawiała z kimś zupełnie innym, a tak... Bum. Efekt motyla. Rety, nowi ludzie. Czas się przywitać. Co jest, kurde? Jess, hej! Jessica, tutaj! A co, wy macie jakiś zawał, czy jak? Utknęliśmy w tym cholerstwie. Czy możesz nas wypuścić? Prosimy... Pewien, że już po nas. Jeszcze 10 minut i bym sobie odgryzł nogę. A fuj, Chris. Spójrz, ile tu twardego mięcha. Sam mięsień na mięśniu. Ta, widzę. No. Hej, Chris. No przecież uczę się od najlepszych. Prywatne sprawy innych są po prostu moim placem zabaw. Nie bądź kutafonem. No ładnie. Ktoś tu chyba leci na naszego ulubionego kumpla i gospodarza klasy Michaela Monroe. Chris? I chciałbym poznać te sprośne wizje, jakie nasza mała Jessica o nim snuje. Ciekawe. Oddawaj to, łachu! Łacha drzeć. To ubaw mieć. Ach, co za matą. A może lepiej niech te wasze wścibskie noski nie obwąchują każdej nie swojej kupy? Tak. Tego zdecydowanie wolę uniknąć. Ej, Jess, opowiedz nam. No wiesz, u nas jak w studni. Nieważne. Kiedyś się domyślicie. Dobra. Lepiej ruszajmy do schroniska. Męczy mnie już cała ta natura. Idźcie pierwsi. Ja tu muszę chwilę zaczekać. Zobaczę, kto się jeszcze zjawi. Misio Mike? Co? Nie. Inni też. Aha. Sam? Ale tu jest widok. Normalnie dech zapiera. Czasem zapominam, jak dobrze jest się zatrzymać i chłonąć. Serio? Naprawdę nie mogli zbudować tego schroniska zaraz przy kolejce? Bo wtedy chyba nie byłoby tam tak ładnie. No to gdzie jest czerwony dywan i kwiaty? Mam ciary. Prawie jesteśmy. W sensie tu jest jakoś tak, nie wiem. No tak. Dziwnie będzie znów tu wszystkich zobaczyć. Na pewno nie będzie jak na zwykłej imprezie. Ale może będzie fajnie. Jezu!
rzeźbał. Michael! Ej, szkoda, że nie widzieliście swoich min. Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem, kur... Beka. Wal się, Michael. Luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko mały żarcik. Jesteśmy w lesie, trochę straszno. Czujmy się w tym klimacie. Poczujmy klimat? Serio? Masz coś z garem? Chciałem tylko rozluźnić sytuację, Em. Nie bądź taka. Jaka? No właśnie taka. Ty zawsze taka jesteś. Michael, musisz sobie odpuścić. Emily jest teraz ze mną, rozumiesz? Koniec pieśni. Nie zamierzam się powtarzać. Wyrażam się jasno? Wiesz, myślałem, że możemy być ponad to. Jak kumple, ale jak chcesz. Mike. Nie, nie, nie. Jest spoko. Idę na dół jarać się. Jaki to jestem dojrzały i tak dalej. Luz? Chyba do niego dotarło. Jesteś całkiem sexy w roli samca alfa. Oż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz je dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no. Wszystkie. Ale czemu? Muszę znaleźć sam. Bo? Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne. Matt, proszę. Porząsiu, dobra. Skoro to dla ciebie takie ważne, to wezmę i zataszczę. Ale masz u mnie dług. Co, proszę? No dobra, jesteśmy kwita. Przemyślę to. Uważaj na siebie. Widzimy się na górze, kotku. Dzięki. No, hello. Ktoś tu się z kimś poufala. I to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. O Jezu! Matt! Hej, hej! Spokojnie, sorry. Przepraszam, aż nie chciałem cię przestraszyć. Jezus Maria, znaczy Matt! Chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio. O mój nie? Boże! Wiesz co, Matt? Już, już. Spokojnie. Strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko. Okej. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? Daj zobaczyć. Jasne. Proszę. Miłego oglądania, chyba. Dobra. Kurwa mać! Serio, Emily? Co to ma być? Hej, to pewnie nic nie znaczy. Nic? Tak myślisz? Znaczy... Z nią zawsze chodzi o coś, to M. Co nie? Nie wiem. Matt! To teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku, jesteś otoczona. O kim jestem, by stawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? No, nie wiem, tak to ujęłaś, że... Hej! O! Świetnie. Zapłacisz za to. Gdzie się chowasz, skowroneczku mój? Wow! Alik! Hej! Oh!
No dalej. Hej, Mike! Bum, szakalaka! Teraz mnie masz. Niech będzie. Nie ukryjesz się, Mike. Znam wszystkie twoje sztuczki. O nie! Kurde, Jess! Patrz, co zrobiłaś. O nie, nie, widzę. Biedny ptaszek, biedna mała ptaszyna. Trup na miejscu, Jess! Nie zrobiłam tego specjalnie. O Boże! Michael? O, mam cię! Koniec! Ja wygrywam! I co, uległam? Chyba nie. Myślę, żebyś o tym wiedział. Dobra, okej. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, lodowa królewną. Okej, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. Wow, oszczędzaj się na później. Energii mam sporo. Słyszałeś to? Tak, coś jakby skrzypi? Jess, uważaj! Oh! Jezus Maria! To było o mały włos. Tak, dobrze, że mam seksownego CIP. Czyli? Chłopaka i protektora. O! Sprytna i mądra. Koniec na wieki i zjazd do schroniska, panie Ciacho. Witam ponownie. Jak się dziś czujemy? Podczas naszej ostatniej sesji ustaliliśmy, że boisz się rzeczy, które są martwe lub nieumarłe. Tym razem postaramy się zrozumieć powód twojego niepokoju. Weź książkę i przekartkuj. Zobaczysz zestawy obrazów, symboli. Proszę cię o wybranie z każdego zestawu tego obrazu, który najbardziej cię niepokoi. Przestraszyłem cię, przepraszam. Dobrze sobie radzisz. Nie panikuj. Spróbuj nieco przyspieszyć. Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia.
To bardzo ciekawe. Dziękuję, że odpowiadasz tak sumiennie. Węże, klauni i wilki. To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. Chwila. Po raz kolejny niestety skończył się czas, ale obiecuję, znów pogadamy.